Poniedziałek, 19 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Mieszkańcy czterech miast nie odpuszczają i chcą się pozbyć problemu związanego ze smrodem, który ich zdaniem pochodzi z zakładu MPGK w Katowicach. Dziś protestowali przed jego siedzibą. Paweł Jędrusik. Przed bramą zakładu wcześniej rano pojawiło się kilkudziesięciu mieszkańców Sosnowca, Czeladzi, Siemianowic Śląskich i Katowic. Ubrani w koszulki z napisem Stop Smród blokowali drogę. Chcą, aby w końcu ktoś rozwiązał problem uciążliwych zapachów. Żądamy tego, aby działalność tego zakładu została wstrzymana do momentu rozwiązania tego problemu. W dniu wczorajszym tak naprawdę została opublikowana petycja i tak przed chwilą nawet patrzyłem, ile tam osób się pod nią podpisało, około 370 do chwili obecnej, więc niecałe 20 godzin tak naprawdę. Problem z uciążliwymi zapachami nie jest nowy i trwa już od wielu lat. Miała go rozwiązać hermetyzacja hal, na którą MPGK wydało 17 milionów złotych. Mieszkańcy twierdzą, że to nie pomogło. Zakończenie budowy było w roku 2022, później było troszkę czasu na rozruch i powiedzmy, że w 2023 roku była lekka poprawa. Nie było to idealne rozwiązanie, że nie było czuć nic, ale była zdecydowanie lekka poprawa. Natomiast od zeszłego roku, 23 września, na pewno poranki były bardzo śmierdzące. Dziś na bramie MPGK wywieszony był baner z napisem „Czy protestujecie pod właściwym zakładem?”, bo spółka cały czas utrzymuje, że to nie ona jest źródłem problemu. Tylko od 3 do 11 sierpnia odbyły się tu trzy szczegółowe kontrole w WIOŚ-u, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które za każdym razem wykazywały, że to nie ten zakład, nie praca tego zakładu jest źródłem problemu odorowego, jaki występuje w rejonie. Choć jednocześnie MPGK przyznaje, że przed bramą zakładu czuć nieprzyjemny zapach. Nie ma tutaj w okolicy żadnego innego podmiotu, żadnego innego emitenta, który mógłby generować właśnie taki zapach, jaki tu wszyscy czujemy, czyli zapach zgniłych, rozkładających się śmieci. Jak mówią mieszkańcy, nieprzyjemny zapach jest szczególnie uciążliwy podczas ciepłych miesięcy. Już teraz protestujący zapowiadają, że to nie koniec ich walki o oddech bez smrodu. Zwód Dzierżna Dużego i części kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad 100 ton śniętych ryb. Eksperyment z użyciem perchydrolu ma być lekiem na złotą algę. Trwają także prace nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań mających na celu zamontowanie instalacji do odsalania. Gdyby nie działania kilkuset osób, które trwają nieprzerwanie od kilku dni, alga przedostałaby się do Odry. Magda Sincewicz. To była szybka akcja. Telefon od Sołtys Rzeczyc i natychmiastowa reakcja tych, którzy z podziwem przyglądają się tym, którzy od wielu dni walczą z sytuacją na Dzierżnie. Jak zwykle internet, Facebook, no i jedziemy, tak? Czyli informacje do wszystkich, pomóżcie, jest taka sprawa, taka inicjatywa. Miejsce wskazaliśmy, namiot postawiliśmy, okazało się, że namiot pełny, tak? Prawie dwie palety różnego rodzaju napoje. Nawet ubrania antykowidowe, rękawice, no to co na szybko mógł zmontować, tak? Bo chcieć to móc. Tych, którym się chce, jest codziennie prawie 200 osób. Ochotników, strażaków, wędkarzy. Ramię w ramię od wielu dni własnymi rękoma wyjmują z wód Dzierżna Dużego i części kanału Gliwickiego śnięte ryby. Podczas wczorajszej konferencji przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska padły w ich stronę podziękowania. Dzisiaj jesteśmy zadowoleni, że ten bardzo bieżący sposób rozwiązania kryzysu, widzimy jego dobre efekty i chcę bardzo podziękować. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować w tym miejscu służbom, wszystkim, od pana wojewody, panu wojewodzie, który jest, ma we współpracy wszystkie możliwe służby od dobrych ponad 2 tygodni. Znaczy od prawie 2 tygodni i opanowuje sytuację na zbiorniku Dzierżno. Wolontariuszom Polski PZW, które ma dziesiątki, jeśli nie setki wolontariuszy zbierających kilogramy, tony ryb po to, żeby tę sytuację opanować. Jak przyznała w niedzielę szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska, eksperyment z nadtlenkiem wodoru spowodował zmniejszenie poziomu złotej algi w rzece Kłodnicy o 95-99%. Służby wierzą, że perchydrol okaże się lekiem na całe zło.
Do tej pory mówimy o zebranych około 100 tonach śniętych ryb z wód zbiornika Dzierżno-Duże, począwszy od 3 sierpnia bieżącego roku. Ten zebrany materiał, te zebrane ryby są przekazywane następnie do utylizacji za pośrednictwem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, który jako dzierżawca, jako użytkownik rybacki tego obwodu wędkarskiego, zgodnie z podpisaną umową z Wodami Polskimi, odpowiada za utylizację zebranych śniętych ryb. Niestety, mimo wielu prób, nie udało nam się dzisiaj skontaktować z przedstawicielami PZW. Kolejny weekend i kolejne przypadki utonięć. Wakacyjna statystyka jest tragiczna w naszym województwie. Tylko w ciągu 3 dni utonęły 3 osoby. Do 2 zdarzeń doszło nad zalewem Nakło-Chechło oraz w Chorzowie. Paweł Jędrusik. 2 osoby utonęły w nocy z soboty na niedzielę w stawie Amelung w Chorzowie. Zgłoszenie o topielcach służby otrzymały około godziny 2 w nocy. Wstępne ustalenia wskazują, że są to obywatele Indii. 3 z tych mężczyzn postanowiła spożywać alkohol nad brzegiem stawu. W pewnym momencie jeden z nich zdecydował się wykąpać w stawie. Gdy zaczął tonąć, pozostała 2 ruszyła mu na ratunek. Szczęśliwie do brzegu dotarł tylko jeden z mężczyzn. Akcja ratownicza trwała do 4 nad ranem. Służby wyłowiły zwłoki 2 mężczyzn. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura. Do dramatu doszło też w piątek nad zalewem Nakło-Chechło. 67-letnia kobieta podczas kąpieli w zbiorniku nagle zniknęła pod wodą. Te pierwsze czynności ratownicze podjęli ratownicy Starnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a do nich dołączyli strażacy oraz płetwonurkowie. Akcja ta poszukiwawcza i ratownicza trwała przez niespełna 4 godziny, bo przed godziną 18 płetwonurkowie namierzyli i wyłowili ciało poszukiwanej 67-latki z Rudy Śląskiej na brzeg. Na ratunek było już jednak za późno. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon kobiety. Wakacyjny czas to nie tylko pora odpoczynku, to także moment wzmożonych prac na wielu drogach. Jak choćby w Katowicach przy remoncie wiaduktów nad drogą S86. Inwestycja wchodzi właśnie w kolejny etap, co oznacza zmiany w organizacji ruchu, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. To nie jedyny przykład robót, które mają wpływ na płynność komunikacji w mieście. Niebawem sytuacja zmieni się także na drogowej trasie średnicowej. Magda Sincewicz. To już kolejny etap prac prowadzonych w tym miejscu, na drodze, którą codziennie przejeżdża ponad 110 tysięcy samochodów. W ciągu najbliższych dni będzie rozbijana nawierzchnia w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino. Rozbijanie nawierzchni powinno zakończyć się wraz z końcem tego miesiąca i również do końca miesiąca spodziewamy się uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu. Będziemy informować o dalszych etapach prac. Te potrwają jeszcze długo, bo to dopiero początkowy etap robót, które mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku. No robią wiadukt, nie? No wiadomo, no musi coś być. Coś musi być, żeby zrobić dobrze. A takie utrudnienia to nie utrudnienia. Zdania są jednak różne. Nie wiadomo, którędy jadą te autobusy, w jaką stronę. Bałagan. No i teraz tragedia, później będzie katastrofa. Uzbroić w cierpliwość będą musieli się też kierowcy podróżujący drogową trasą średnicową. Już wkrótce rozpocznie się tam naprawa nawierzchni i to w obu kierunkach. W stronę Chorzowa prace będą dotyczyły odcinka od kładki dla pieszych na wysokości stawu Maroko do wiaduktu w ciągu ulicy Jana Pawła II. Tam będzie sfrezowana dotychczasowa nawierzchnia i położona nowa, w związku z czym ruch będzie zawężony do 1 pasa. Podobnie będzie w drugą stronę. Prace rozpoczną się od wspomnianej kładki i będą prowadzone do zjazdu na ulicę Bracką. Obejmą także 2 pasy. Na czas robót droga będzie zawężona. Planowane zakończenie prac przewidziano na koniec miesiąca. W najbliższą niedzielę Stadion Śląski będzie areną walki lekkoatletycznych gwiazd. Świeżo upieczeni medaliści olimpijscy zmierzą się z polskimi gwiazdami królowej sportu. Jedną z ozdób diamentowej ligi w Polsce będzie występ brązowej medalistki z Paryża Natalii Kaczmarek. Czekamy też na bieg na 100 metrów z Ewą Swobodą. Wśród zagranicznych gości największą gwiazdą będzie szwedzki tyczkarz. Sensacja minionych igrzysk. Kto pojawi się na Stadionie Śląskim? Łukasz Kądziołka. Ledwo opadły olimpijskie emocje.
A już czołówkę światowej lekkoatletyki będzie można zobaczyć na Stadionie Śląskim. Za kilka dni będzie tu głośno, bo odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej. Pokażcie, że Polacy umieją zrobić tak dużą imprezę jak Francuzi. Było na stadionie 80 tysięcy ludzi. Niestety na Stadionie Śląskim się tyle nie zmieści. Za to stadion pomieści w najbliższą niedzielę sporo gwiazd. Nie tylko Ewa Swoboda zapewni emocje na bieżni. Jeżeli chcecie się ze mną zobaczyć, to zapraszam Was serdecznie na 25 sierpnia na memoriał Kamili Skolimowskiej. Bardzo duży aplauz może wywołać również ten człowiek. Mondo Duplantis, niedawno upieczony rekordzista świata. Więc mam nadzieję, że tutaj na Stadionie Śląskim w końcu będzie mógł się pokazać z jak najlepszej strony i będzie chciał skoczyć nie 60, ale dużo, dużo wyżej. Na razie sprzedało się około 30 tysięcy biletów, ale chętnych przybywa. Sprzedaż biletów idzie bardzo dobrze. Szacujemy pobicie rekordu. Myślimy, że będzie ponad 35 tysięcy osób na stadionie, może nawet więcej. Memoriał Kamili Skolimowskiej rozpocznie się w niedzielę o godzinie 13.30, a o 16.00 ruszy rywalizacja w ramach Diamentowej Ligi. Bilety w cenie od 20 zł są dostępne online i będą do kupienia również w kasie w dniu imprezy. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.